wiadomości z gminy Orzysz, a w nich pierwsze mazurskie zawody podwodowe. Na seniora zawodu. Gratulujemy bardzo serdecznie. Poważnie? Tak jest. Nie wierzę. Nie wierzę. Walentynkowy koncert z płytą Apo. Zimny góraż, nieprzybraniona flagi, niedopieczone rany, zmęczony uścisk dłoni. Posiedzenie Rady Seniorów z gościem doktorem Andrzejem Szymkiewiczem. Spotkanie burmistrza z przedsiębiorcami, wędkarzami, hodowcami gołębi oraz działkowcami. 35. sesja Rady Miejskiej bez orzyskich śniartw. Rozpoczęcie semestru Uniwersytetu Trzeciego Wieku od filiżanki kawy. Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej, m.in. w sprawie zabezpieczenia rajdu Polski. Tłusty czwartek z orzyszankami. Orzysz podbity, drgały podwójnym mistrzem Halowej Ligi Piłki Nożnej w Orzyszu. Piąty turniej siatkówki mężczyzn o puchar burmistrza Orzysza. Pierwsze mazurskie zawody podlodowe, które odbyły się 5 lutego na Orzyskim Jeziorze, zakończyły się sukcesem. Ponad 50 wędkarzy, m.in. z Olsztyna, Białegostoku, Pisza, Giżycka, Łomży, Ełku, Ornety, Dobrego Miasta, Bartoszyc i Warszawy, rywalizowało o łączną pulę nagród wartości 1500 zł. Zwycięzcą podlodowych zmagań został mieszkaniec Giżycka pan Łukasz Świnto, wyprzedzając piszanina pana Macieja Gajdę. Wśród amatorów mormyszek znalazły się także trzy panie, z których najlepszą poławiaczką została pani Szyperska Elżbieta. Pan burmistrz Zbigniew Włodkowski wręczył także puchar dla najlepszego zawodnika gmin Orzysz, który otrzymał pan Maciej Filipowicz. 14 lutego w Marinie Śniadły w Nowych Gutach odbył się walentynkowy koncert pani dyrektor Domu Kultury Joanny Kamieniewskiej wraz z przyjaciółmi. Była to doskonała sposobność do zaprezentowania po raz pierwszy materiału z płyty APO autorstwa pani dyrektor. Do powstania płyty zaangażował się marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, przyznając półroczne stypendium artystyczne. 15 lutego w Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Rady Seniorów. Radni analizowali m.in. informacje przedstawione przez doktora Andrzeja Szymkiewicza o usługach specjalistycznych w ośrodku zdrowia. Doktor Danielow przyjeżdża co drugi poniedziałek i też mamy tam odpowiedni wykaz i też to zgodnie jest z kolejką i z kontraktem na Funduszu Zdrowia. Oprócz kontraktowego lekarza rodzinnego oraz rehabilitacji możemy liczyć na pomoc specjalistów takich jak nefrolog, kardiolog, okulista, reumatolog, ginekolog, diabetolog, a także skorzysta z laboratorium diagnostycznego, badania słuchu czy USG. 15 lutego w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu burmistrz spotkał się z przedsiębiorcami, hodowcami gołębi, wędkarzami oraz działkowcami. Najważniejszym punktem spotkania było sprawozdanie za rok 2015 i 2016 z realizacji strategii rozwoju gminy Orzysz oraz propozycji współpracy przy wydarzeniach takich jak bieg tygrysa czy walka czołgów. Był to także odpowiedni moment na zaprezentowanie dwuletniej działalności burmistrza oraz Urzędu Miejskiego. 16 lutego odbyła się 35. sesja Rady Miejskiej, podczas której rajcy mieli możliwość ocenienia działalności sportowo-kulturalnej na terenie naszej gminy w roku 2016 i zapoznać się z planami na rok 2017. W tematykę zagłębiali sami kreatorzy życia sportowo-kulturalnego, czyli pani Anna Rogińska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, pani Beata Szymankiewicz, dyrektor Muzeum Wojska, Wojskowości i Ziemi Orzyskiej oraz pani Joanna Kamieniecka, dyrektor Domu Kultury w Orzyszu. Także prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Jedynka, pan Marek Dancewicz, przedstawił osiągnięcia stowarzyszenia, a było ich w poprzednim roku bardzo dużo. Mistrzostwa, puchary, organizacja zawodów międzynarodowych. Na rok 2017 UKS Jedynka ma liczne zaproszenia udziału w turniejach międzynarodowych w Czechach, Słowacji, Szwecji czy Niemczech. Na sesji zabrakło jednak przedstawiciela klubu sportowego Śniardwy. Po sesji w kuluarowych rozmowach dało się odczuć niezadowolenie radnych i przybyłych gości z braku przedstawienia sprawozdania z działalności klubu. Przypomnę, że KS Śniardwy jest największym beneficjentem dotacji z puli przeznaczonych na działalność sportową w gminie Orzysz. Od strony rywalizacji sportowej w rundzie wiosennej zadebiutuje jako trener Śniardw pan Bartłomiej Konecko, szkoleniowiec Rony 04 Zełku.
Nie będzie to łatwy debiut trenera, gdyż 18 marca zagrają wyjazdowe derby z Mazurem Pisz. 23 lutego Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął nowy semestr od filiżanki kawy, przygotowanej przez samego mistrza w parzeniu czarnej, pana Łukasza Pogorzelskiego. To jest kaskara, to są łupiny z kawowca. Jak ktoś na przykład nie lubi kawy, smaku kawy, a jest, nie wiem, uczulony na teinę, chciałby pić herbatę, która podnosi troszeczkę... Pan Łukasz opowiadał o rodzajach, sposobach i prawidłowym parzeniu kawy, a także jakie właściwości zdrowotne posiada palone ziarno kawowca. Aby zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, należy zgłosić się do Biblioteki Miejskiej w Orzyszu przy ulicy Wojska Polskiego 5. 22 lutego odbyło się kolejne zebranie Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Pierwszym punktem obrad była informacja dotycząca oddawania krwi i przywilejów krwiodawców, przedstawiona przez szefa orzyskich krwiodawców, pana Tadeusza Bałazego. Kolejnym ważnym punktem obrad była dyskusja nad udziałem strażaków z OSP w zabezpieczeniu rajdu Polski. Na zebranie strażaków przybył pan Jarosław Noworul, dyrektor 74. Rajdu Polski, który także podkreślił bezcenną rolę krwiodawstwa w życiu społecznym. W tłusty czwartek pan burmistrz wraz z małżonką panią Elżbietą Włodkowską odwiedzili Orzeszanki. Przy okazji pan burmistrz zaprezentował rękodzieła z gminy Świątki, gdzie wizytował wraz z panią dyrektor Domu Kultury bibliotekę, gdyż będziemy jako gmina występować o środki zewnętrzne na zaadoptowanie powierzchni ratusza na przyszłą bibliotekę. 25 lutego po kilkumiesięcznych zmaganiach wielbicieli halowej piłki nożnej piłkarze z Drygał opuścili halę Mosir w podwójnej koronie, zdobywając mistrza i puchar ligi, doprowadzając pozostałe zespoły oraz miejscowych kibiców do łez. Było to historyczne zwycięstwo detronizujące zeszłorocznego mistrza orzyskiej halówki, Bomir Orzysz, który był jedynym i niepokonanym jak dotąd w turniejach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 26 lutego kolejny raz hala Mosir stała się areną sportowej rywalizacji 5. turnieju siatkówki mężczyzn o puchar burmistrza Orzysza. 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana, która wystawiła dwie ekipy, pokonała siatkarzy z Ełku, Pisza, Mrągowa, Nowych Gód oraz Orzysza. Kapitan wojskowych Bogusz Grabowski, odbierając puchar za pierwsze miejsce, nie wiedział, że będzie musiał się wracać, już po indywidualną nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju.